4 listopada na lodowisku w Oświęcimiu odbył się czwarty wielki charytatywny mecz hokeja. Zmierzyły się drużyny przyjaciół Fundacji Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy i hokejowej reprezentacji artystów polskich. Tym razem zbierano datki na rehabilitację 6-letniego Mateusza Miłonia z Oświęcimia. Spotykamy się na oświęcimskim lodowisku po raz czwarty. Organizujemy czwarty charytatywny mecz hokejowy hokejowej reprezentacji artystów polskich oraz przyjaciół Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy. Dzisiaj gramy i pomagamy małemu 6-letniemu Mateuszkowi Miłoniowi z Oświęcimia, który zmaga się z autyzmem. Zebrane podczas meczu środki przeznaczamy na rehabilitację, na terapię, która jest konieczna w tym schorzeniu, na dogoterapię, hipoterapię, terapię mowy, aby Mateuszek mógł komunikować się z otoczeniem jak każde inne dziecko. Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy działa od 7 lat. Dokładnie 7 urodziny mieliśmy 10 października, bo założenie było 10.10.2010. W tym okresie, powiedzmy, do naszych urodzin zorganizowaliśmy blisko 160 imprez charytatywnych. Nie robimy ich sami, zawsze jakieś inne organizacje się do tego dołączają. Zebraliśmy blisko 1 400 000 złotych dla 33 podopiecznych. Powiedzmy, takie są statystyki, jeżeli chodzi o organizację naszą. Każda taka akcja pomagająca, wspierająca to jest coś fantastycznego i grzechem by było tutaj nie być. Myślę, że każda osoba, która ma serce, powinna w takich akcjach charytatywnych uczestniczyć, bo to są akcje ratujące życie naszych dzieci. No i to jest cudowne. Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy już nieraz pokazała, że potrafi się wspiąć na wyżyny i przygotować świetnie różnego rodzaju akcje. Tu jest, dzisiaj mamy dowód tego właśnie. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, szczytny bardzo cel i chcielibyśmy, ja bym chciał i wszyscy pewnie, żeby ten chłopczyk, tak, czy to dziecko, na którego będą zbierane dzisiaj pieniążki, była, żeby ta kwota była jak największa. Byłem raz na łyżwach po 20-letniej przerwie, więc dzisiaj będzie na pewno zabawny. Oczywiście forma jest bardzo wielka, a biorę dlatego, że chcę pomóc Mateuszkowi, jak i wielu innym dzieciom, którym pomagałem przez te minione lata. Oczywiście Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy jest dla mnie czymś wielkim i jak tylko mogę, staram się uczestniczyć we wszystkich formach pomocy. W ramach zbiórki publicznej i przekazanych darowizn udało się zebrać 43 000 złotych.